Na plakacie dzisiejszym jest napisane Rumunia 20 lat bez Ceaușescu bodajże, tak? Kiedy mnie zapytano, jaki będzie temat dzisiejszego spotkania, tak sobie pomyślałem, że właśnie skończyłem oglądać film Ewy Ewart na TVN24, taki dość prowokacyjny, nie wiem, czy ktoś oglądał, gdzie Ceaușescu, jak gdyby zmartwychwstały, komentuje dzisiejszą rumuńską rzeczywistość. No i dlatego taki tytuł dzisiejszego spotkania, stąd taki tytuł spotkania, ale wydaje mi się, że to nie musimy się zawężać do żadnych ram i możemy sobie jak najbardziej ogólnie opowiedzieć o Rumunii. A w Rumunii, no, będąc tyle razy, naprawdę spotkało nas wiele bardzo fajnych rzeczy, śmiesznych i poważnych. Zrobiliśmy, wydaje mi się, kawał dobrej roboty, żeby właśnie zmienić ten stereotyp, bo od tego się zaczęło, żeby zmienić stereotyp Rumunii w Polsce. No i Rafał, który może się pochwalić dużą pracą zrobioną wśród Polaków, o tym też wspomnę, zwłaszcza we wsi Plesza. Może ktoś z Państwa słyszał też reportaż, kiedy był w Radiu Merkury? O Mirelli Moldovan z Pleszy. Powiem dwa zdania, jak to Mirella, niewidoma dziewczynka, poznaliśmy ją, jak miała 4 miesiące, poznaliśmy jej rodzinę. Dzisiaj Mirella kończy szkołę w Laskach pod Warszawą, a mamy nadzieję, że skończy nawet studia w Polsce. Także non-stop grupa ludzi dba o to, żeby ta dziewczyna, która skazana była na niebyt w zasadzie w tej rzeczywistości skrajnej, biednej, rumuńskiej, polskiej wioski, no, zrobiła, no, przynajmniej zdobyła edukację. Mówiłem o tych stereotypach. Kiedy pierwszy raz jechałem do Rumunii, Ceaușescu już nie żył. Ja może, żeby w tle coś się pokazywało. Nie będę się zatrzymywał nad poszczególnymi zdjęciami, niech one sobie w tle będą się zmieniały. Ceaușescu już nie żył. Rumunia uchodziła za kraj skrajnie niebezpieczny. Uchodziła za kraj zupełnie nieznany, ponieważ to, że dziś Rumunia jest taka, jaka jest, jest pewnego rodzaju skansenem Europy, no to jest paradoks, ale zawdzięczamy to między innymi tym kilkudziesięciu latom rządów Ceaușescu, który odizolował ten kraj w sposób doskonały od reszty Europy, tak jak na początku był dość otwartym przywódcą, biorąc pod uwagę jego odpowiedników w krajach tak zwanej demokracji ludowej. Tak z biegiem czasu stał się, no, całkowitym, zdziwaczałym przywódcą, przeświadczonym o swoich bezkrytycznych racjach i o tym, że wiedzie Rumunię wraz z Chinami i Albanią ku świetlanej przyszłości. Odizolował kraj do tego stopnia, że Rumunia praktycznie przestała handlować z zagranicą. Produkowała wszystko od statków poprzez najmniejsze elektroniczne wyroby we własnym zakresie. No, jaki to by mógł poziom być tych wyrobów, to możemy sobie tylko wyobrazić. Gospodarka podupadła, praktycznie załamała się, ludzie żyli w skrajnej nędzy i biedzie. No i taką Rumunię zastałem pierwszy raz, kiedy tam pojechałem. Zaznaczam, Ceaușescu już nie żył. I była to Rumunia, w której o Ceaușescu mówiło się bardzo źle, a już szczególnie źle o jego małżonce Elenie, wielkiej chemiczce, jak była zwana, mimo że miała podstawowe wykształcenie. Naukowcy, chemicy rumuńscy pisali artykuły, ona je podpisywała swoim nazwiskiem i na wykupionych za duże pieniądze stronach europejskich dzienników nawet były one publikowane. Dzisiaj po latach, po tych 20 latach od śmierci Ceaușescu, gdybyśmy pojechali do Rumunii i zapytali na przykład Polaków na Pleszy czy w Nowym Sołońcu, czy Ceaușescu powinien wrócić i co by było, gdyby stał się cud, tak jak w tym filmie Ewy Ewart, ożyłby i stanął do wyborów parlamentarnych, prawdopodobnie, i muszę to powiedzieć ze zgrozą, wygrałby w Rumunii wybory. Ponieważ Rumunia po euforii, kiedy to weszła do Unii Europejskiej, zachłyśnięcia się łatwością, dostępnością kredytów, łatwym życiem stosunkowo w porównaniu do tego, co było wcześniej, dzisiaj, no, przeżywa w sposób bardzo dotkliwy kryzys finansowy i gospodarczy, który dotknął Europę i świat. Rozmawiałem zresztą dzisiaj z naszym wspólnym znajomym Jonelem Prodanem z Suczawy, który, no, tak jak to w Polsce, łatwość kredytów, nabrał mnóstwo
No a dzisiaj sprzedał dom, bo nie ma z czego spłacać i już nie ma mowy o tym, żeby przyjeżdżał do Polski, bo po prostu na to nie stać. No nieważne, mieszkanie w Suczawie i gdzieś tam jeszcze. Także kraj znowu boryka się z olbrzymimi kłopotami gospodarczymi, no ale znowu taki paradoks. Czy powinniśmy tego żałować, czy zacierać ręce, że ten skansen nadal będzie funkcjonował i istniał, prawda? Ponieważ brak środków, brak inwestycji, brak zmian w infrastrukturze powoduje, że ten kraj ciągle wygląda tak, jak wygląda. Ale to nie tylko w tym braku perspektyw gospodarczych, braku środków piękno Rumunii się kryje. Rumunii są narodem, który ma niezwykłe podejście do tradycji. Kiedykolwiek byliśmy na jakichś wielkich spotkaniach, imprezach typu wesela, nawet jeżeli to nie było tak jak w przypadku Nowego Sołońca, wesele wiejskie, a na przykład gdzieś tam w Tulczy albo w Konstancji wesele Rumunów w hotelu, Rumunów wykształconych, na przykład pani prawnik i jakiegoś jej kolegi, zawsze bawiono się przy rumuńskiej muzyce, zawsze królowały rumuńskie tańce, zawsze hołdowano rumuńskim zwyczajom, strojom i to jest powszechne. To uwielbienie rumuńskiej kultury, która jest jedyna w swoim rodzaju w tej części Europy przez mieszkańców Rumunii, no jest wszechobecne. No, z czego to wynika? No, Rumuni podkreślają swoją wyjątkowość. Polacy mają poczucie pewnego mesjanizmu, niespełnienia i uważają się za naród pokrzywdzony w Europie, to może pokrzywdzony dlatego, że jest zawsze był albo jakimś przedmurzem, albo pomiędzy buforem pomiędzy Rosją a Niemcami. W Rumunii to jest dziesięciokrotnie bardziej odczuwalne. Każdy Rumun jest przeświadczony o istnieniu międzynarodowego spisku ogólnoświatowego, który ma na celu gnębienie Rumunii, prawda? I no już nie będę mówił, kto na czele tych spisków z reguły stoi. Dziwi mnie zawsze potępienie wobec agencji Reutera. To jest zawsze agencja Reutera, taka przysłowiowa w Rumunii, zawsze wszystko co złe to agencja Reutera. Prawda? Reuter, nie wiem czy miał jakieś, coś Rumunii zawinił kiedyś, tworzył agencję przed 100 laty albo więcej. No w każdym razie jest to powszechne. No i mają żal do historii, dlatego po pierwsze, że są jedynym narodem romańskim, który dostał się pod panowanie, w sferę wpływów sowieckich, jak wiadomo. Ich pobratymcy, Włosi, Hiszpanie korzystali, czy nawet Francuzi, korzystali po wojnie z planu Marszala, integrowali się z Europą, całkowicie zapomnieli o swoich korzeniach, o swoich braciach i w pewnym sensie korzeniach, bo nie ma drugiego narodu w Europie, który byłby tak blisko, przynajmniej językowo, spuściźnie Cesarstwa Rzymskiego. Dlatego być może, że Dacja była prowincją zupełnie na skraju tego cesarstwa. Język rumuński jest dziś najbardziej językiem zbliżonym do tego, jakim mówiono w Cesarstwie Rzymskim, przynajmniej pod koniec jego istnienia, czyli taka zbarbaryzowana łacina. I Rumuni w tym przeświadczeniu, tej takiej wyjątkowości żyją i być może dla przybysza z zewnątrz no, bywa to czasem drażniące, zwłaszcza jeżeli widzi się, albo nasi znajomi mówią, że właśnie jacyś tam literaturoznawcy rumuńscy stwierdzili, że Eminescu to jest drugi najwybitniejszy poeta na świecie, nieznacznie ustępujący Szekspirowi, cała reszta no, stwierdzona arbitralnie i to już funkcjonuje oczywiście jako prawda podawana w szkołach i nikt nie ulega to dla Rumuna absolutnie żadnej wątpliwości, że tak jest. Kto rządzi w Rumunii? Dzisiaj widzieliśmy w filmie, który polecała Ewa Ewart, jakby Czałczesku wstał z grobu, zobaczyłby swoich no, młodszych o pokolenie, ale przyjaciół ideologicznych, można tak powiedzieć, ponieważ wszyscy milionerzy rumuńscy, a jest ich spora grupa i naprawdę są to ludzie bardzo zasobni, ludzie trzymający w kraju, mający w kraju decydujący wpływ na media, zwłaszcza na telewizję, no są to byli funkcjonariusze Securitate. I tak jak mówiłem w przypadku Czałczesku, 5 lat po śmierci Czałczesku
Mówiono, że Securitate to jest całe zło, że zatruwali, takie były opowieści, że zatruwali agencji Securitate wodę w wodociągach, że robili rozliczne akcje, no, które miały doprowadzić do upadku niemalże całego społeczeństwa w interesie przejęcia czy powrotu do władzy. Tak teraz w Rumunii mówią, Securitate to byli właśnie ci ludzie, którzy wiedzieli, jak się obrócić. To właśnie my byliśmy ci, którzy nie dostali się do sfer władzy, czy jakiejś nie zrobili kariery biznesowej, to właśnie my byliśmy słabi, a ludzie z Securitate to są ci najbardziej przedsiębiorczy, mający wpływy, umiejący się popierać i rzeczywiście należy nie tylko ich podziwiać, ale nawet naśladować. Nie chcę tu mówić o polityce w Rumunii, bo to jest dość nudne i wiemy, jak to wygląda w Polsce. Kłótnie w polskim parlamencie są, na pewno nie są większe jak w rumuńskim. Tam naprawdę jest nienawiść i walka polityczna okazywana na każdym kroku. Rządzi w Rumunii się Traian Băsescu, populista, którego niedawno usiłowano odwołać w ramach referendum, to się nie udało. I tak dalej, czyli taka jatka polityczna, podobna jak w Polsce, ale może jeszcze w większym wymiarze i bardziej na pewno populistyczna. Powiem trochę o tym, dlaczego żeśmy pojechali w ogóle do tej Rumunii. Nie wiem, to jest jakaś z mojej strony irracjonalna historia, bo nie wiem dlaczego od lat, powiedzmy, szkoły średniej zawsze interesowała mnie Rumunia, może nie kultura rumuńska, ale Rumunia jako Rumunia. Kibicowałem rumuńskim drużynom, lubiłem rumuńską muzykę. Być może wynikało to z tego, że jeździłem w Karpaty i od dziecka i dużo czasu spędzałem w górach, kiedyś w Bukowinie Tatrzańskiej, później w Bieszczadach. No i tak siłą rzeczy ta Rumunia mnie zawsze pociągała. No i kiedy nadarzyła się okazja, zacząłem do tej Rumunii podróżować, zarażając tym grono całkiem spore ludzi właśnie w Poznaniu, bo poza Krakowem to chyba właśnie w Poznaniu jest największa grupa ludzi związanych z Rumunią. Znana wam pani Marlena Solak, pracowała w konsulacie w Bukareszcie przez wiele lat, pan Janusz Solak, jej mąż, był attaché wojskowym w Bukareszcie, poznaniacy, przynajmniej mieszkają w Poznaniu, bo niekoniecznie pochodzą z Poznania. I okazało się, że w tym Poznaniu jest również pani Juliana Grażyńska, która jest konsulem honorowym Rumunii, cokolwiek by o niej powiedzieć, jest i tutaj stara się działać, chociaż uważam, że mogłaby o wiele więcej robić dla tego zmieniania obrazu Rumunii i Rumunów w Polsce i w Poznaniu również. No i tak to się wszystko zaczęło, że te fascynacje przerodziły się w wyjazdy. Bardzo szybko dowiedziałem się już za pierwszym razem, że w Rumunii istnieją polskie wioski, niewiele o nich wiedziałem. Dziś bardzo prosto dojechać do Nowego Sołońca czy do Pleszy. Kiedy byłem tam pierwszy raz, nie było żadnych drogowskazów i rzeczywiście, o ile sobie przypominam, chyba pierwsza podróż do Nowego Sołońca z Poznania to było 30 kilka godzin, a z tego ostatnie 10 przeznaczone było na poszukiwanie tejże wioski już na Bukowinie, ponieważ w żaden sposób nie była ona oznaczona. Dzisiaj w Sołońcu jesteśmy, czujemy się jak u siebie, w Pleszy również, w Pojanie Mikuli, mamy tam wielu przyjaciół. To wszystko jest konsekwencją tej obecności tam przez kilkanaście lat. Byłem zszokowany gościnnością tych ludzi. Mimo że dzisiaj przyjeżdża tam wielu Polaków młodych i nie tylko młodych, zawsze mogą liczyć na gościnę i na przyjęcie. Mimo że, co z przykrością trzeba powiedzieć, istnieje w tych polskich wioskach pewna selekcja negatywna. Zostają ci, którym nie chce się nie tylko uczyć, ale robić jakiejkolwiek kariery zawodowej. Ci, którzy mają troszeczkę chociaż ambicje większe niż to, żeby zostać na ojcowiźnie, po prostu z Sołońca wyjeżdżają, z Pleszy wyjeżdżają, z Pojany Mikuli wyjeżdżają. A zostają tam ci, którzy uważają, że śliwowica czy jakikolwiek tam alkohol plus ziemniaki plus jakaś sarna, na którą uda się zakusować,
no to jest to wszystko, co wystarczy do życia. Zainteresowaliśmy też Rumunią samorządowców, prawda? Staraliśmy się, żeby nasi włodarze, może za dużo powiedziane, zauważyli naszych rodaków, zauważyli w Rumunii nie tylko Polaków, ale to, że Rumunia może być atrakcyjnym partnerem dla kontaktów między miastami. Niestety zarzuciliśmy ten rodzaj działalności, ponieważ samorządowcy nie zdawali egzaminu, a ostatecznym takim dowodem na to, że nie warto jeździć w takim gronie do Rumunii było, no, to brzmi dość irracjonalnie, nieprawdopodobnie, ale to jest prawda i mówię to tylko dlatego, że jest tu Rafał i może to potwierdzić, jednemu z znanych, no znanych w sumie. Osób, nie, niedźwiedź odgryzł palec na naszych oczach, ponieważ człowiek ten zobaczył niedźwiedzia i nie wiedział, że niedźwiedź to jest zwierzę, które może zrobić krzywdę, podszedł i go pogłaskał. I to, że mu odgryzł palec, to była najmniejsza kara, jaka mogła go spotkać, bo to cud, że przeżył w ogóle. Niestety... Tak, przy prawej ręce. Za pierwszym razem go nie zaatakował, ponieważ niedźwiedź zdębiał. A za drugim razem, ja mówię, nie wymienię imienia, ale mówię, wymieniłem tu jego imię, mówię, co robisz? No i tylko usłyszałem, o... I siedział. Odciągnęliśmy go od tego niedźwiedzia, ale to jest przyczynek, historia śmieszna, tragiczna wtedy, no i co teraz? I co teraz, prawda? Jest to przyczynek, żeby powiedzieć może troszeczkę na temat działalności rumuńskiej służby zdrowia w zetknięciu. Rzecz to działa się właśnie na Bukowinie, kilkanaście kilometrów od Radaucji. No co teraz? No, zawieźliśmy człowieka z gilotynowanym palcem do lekarza, jak powiedzieliśmy, co się wydarzyło. Uważali, że jest to nieprawdopodobne, ale rzeczywiście Rumuni potwierdzili, że taka rzecz miała miejsce. No i położono naszego samorządowca do szpitala. No i znowu, nie było to tak dawno temu. Rumunia wkroczyła już do Unii, już była w Unii Europejskiej chyba? Tak. Chyba tak, już była w Unii Europejskiej, czyli to nie mogło być tak dawno temu. Położono go do szpitala w warunkach takich, o których no, w Polsce w ogóle jest to niemożliwe, żeby sanepid czy jakakolwiek służba dopuściła tego typu obiekt do użytku. Leżał we wspólnej izbie z kilkoma osobami, to nie było najbardziej przerażające, ale przerażające było to, że przychodzili ludzie ze wsi, że matka czy żona i tych leżących tam dokarmiali, ponieważ szpital nie miał racji żywnościowych i ten obowiązek również spadł na nas. Musieliśmy kolegę tam dokarmiać. Ale to jeszcze było mało, ponieważ ci ludzie, którzy już ze wsi tam dojechali do szpitala w Radaucji, ja tu chciałem, tylko abstrahując od poziomu lekarzy, bo lekarze rzeczywiście super. Ten człowiek, który zajmował się naszym znajomym, był po stażu w Stanach Zjednoczonych, no, był bezradny, pokazywał, że warunki są takie, jakie są i za wszystko musieliśmy tam, no nie tyle płacić, co pomagaliśmy, żeby ta opieka była. No ale wracając do tego szpitalnego pomieszczenia, te kobiety ze wsi, które przychodziły, spały razem z chorymi w łóżkach, no ponieważ nie było też opieki pielęgniarskiej. Wiadomo, że nie spali na podłogach, więc kładły się w nogach. No i ten nasz znajomy był przerażony i to, że tak się zachował, jak się zachował, no to ta kara, która go spotkała, kara pobytu w rumuńskim szpitalu już w dobie przynależności Rumunii do Unii Europejskiej, no była karą jak najbardziej zasłużoną. Co można powiedzieć jeszcze tutaj a propos tej służby zdrowia, że to nie jest tak znowu sprawa jednorodna, jednostronna, ponieważ Rumunia, i tu następna dygresja, jest krajem niezwykłych kontrastów, niezwykłych. O ile w Rosji te kontrasty są bardziej ukryte, bo Moskwa, miasto skupiające milionerów, jest miastem jak najbardziej światowym
O tyle prowincja stanowi już pewien, jakąś pewną stałą. Tak w Rumunii bogactwo przeplata się z biedą i czasami nawet nie wiadomo skąd, dlaczego tak jest, skąd dana wieś ma pieniądze, inna nie ma, skąd ktoś robi, dlaczego ktoś robi karierę finansową, ktoś inny nie. No być może właśnie Ewa Ewart w swoim reportażu, to nie był jej reportaż, ale w polecanym przez siebie reportażu dotyczącym zmartwychwstania Czałczesku i tego, kto w Rumunii faktycznie zrobił karierę, udzieliła odpowiedzi na to pytanie i być może faktycznie wpływy, znajomości, koneksje, stare układy są tym czynnikiem, który decydujący w sposób wpływa na jakość życia w Rumunii. Ale to tak troszeczkę mówiliśmy o tych złych stronach rumuńskości i życia w Rumunii, a mówiłem na początku, że staramy się zmieniać obraz Rumunii i ten stereotyp, tymczasem go utrwalamy. Rumunia to jest przede wszystkim kraj niezwykle, niezwykle barwny i dla kogoś, kto lubi góry, kto nie jest nierozsądny i nie głaszcze niedźwiedzi, może w tych górach spędzić kilka tygodni niezapomnianych, zupełnie wędrując przez cały niemalże grzbiet Karpat, który 70% całych Karpat znajduje się na terytorium Rumunii i jeżeli spojrzymy na mapę Rumunii, to Karpaty w doskonały sposób dzielą ten kraj, nie tylko na geograficzne części, ale również dzielą go w sposób kulturowy. Na zachód od Karpat będziemy mieli Siedmiogród, czyli Transylwanię z fantastycznymi zupełnie miastami historycznie zapisanymi w dziejach Rumunii, ale nie tylko, jak Sibiu, Sighișoara, no ale również w pewnym sensie Cluj, Bystrica bardziej na północy i tak dalej, i tak dalej. Na wschód od Karpat mamy Mołdowę, która jest biedną, zamieszkałą w dużej części przez cyganów równiną, ale również posiada niezwykłe atrakcje, jedną z głównych atrakcji tejże Mołdowy, poza Bukowiną i wspaniałym archipelagiem monastyrów, jest na pewno delta Dunaju. Kraina jedyna, absolutnie jedyna i niepowtarzalna. Na południe od Karpat, na południe już od łańcucha Karpat, który kończy się gdzieś na wysokości Sibiu, ciągnie się aż do Dunaju, Wołoszczyzna z największym miastem Rumunii, Bukaresztem. Podejrzewam, że jako studenci wschodoznawstwa nie jeden z Państwa był w Rumunii. Nie wiem, czy ja tu zadam teraz pytanie, czy można do Rumunii w tej chwili dojechać pociągiem, czy ktoś się orientuje? Bo kiedyś można było. Tak, bo był pociąg z Warszawy do... Był pociąg do Warny, kiedyś on przez Bukareszt jechał, także jeżeli ktoś chciałby... Jeździ w okresie wakacji. Aha, no właśnie, być może, że on jeździ tylko w wakacje. Ja z reguły jeździłem samochodem, bo muszę powiedzieć, że żeby dostać się do Rumunii, to trzeba sobie zdać sprawę też tutaj z pewnych proporcji. Z Poznania do Krakowa jest dalej niż z Krakowa do Satu Mare, prawda? Czyli ta Rumunia nie jest znowu od nas tak bardzo, bardzo odległa. Mimo nieznacznych odległości przez Rumunię po Rumunii podróżuje się bardzo powoli. W ogóle jest to kraj ludzi, którzy niekoniecznie się spieszą. I wyjazd od nas na Bukowinę, czyli tam, gdzie Polacy najchętniej jeżdżą samochodem, to jest kwestia około 23-24 godzin, ale zależy też po roku i czy jedzie się przez Ukrainę. My z reguły jeździliśmy przez Węgry i Słowację, dlatego że po drodze są o wiele bardziej atrakcyjne rzeczy do zobaczenia, jedzie się górami, jest się gdzie zatrzymać, jest bardzo, bardzo sympatycznie. 24 godziny jesteśmy naprawdę w zupełnie innej rzeczywistości, gdzie wchodzimy do wiejskiego domu i możemy, tak jak tutaj widzieliśmy, zobaczyć na ścianie rzeźbę biura politycznego z Czałczesku. Może zrobię wyjątek i cofnę tutaj się do tego zdjęcia.
Proszę zwrócić uwagę, ten człowiek u góry to jest Nicolae Ceaușescu, poniżej jego żona Elena. Nie wyobrażam sobie w jakimkolwiek innym kraju, żeby autentycznie na wsi ktoś był w stanie stworzyć tego typu płaskorzeźbę i mimo tego, że Ceaușescu nie żyje od wielu lat, w domu, w kuchni, na honorowym miejscu znajduje się tego typu przedstawienie. No to też jest jak gdyby nawiązanie do tego tematu. 20 lat bez Ceaușescu, a może właśnie nie bez Ceaușescu. Może ten Ceaușescu ciągle gdzieś tam na tyle mocno odcisnął się w świadomości Rumunów, że ciągle funkcjonuje. I na dobre, i na złe. Rumunia oprócz kultury materialnej to jest także niezwykła kultura duchowa, charakterystyczna dla całych Karpat. Tutaj no, dla kogoś, kto interesuje się religioznawstwem, etnografią, etnologią, no to rzeczywiście jest to kopalnia niezwykłych zupełnie wiadomości, zwłaszcza jeśli chodzi o byty pośmiertne. Nie bez powodu Bram Stoker, piszący w XIX wieku powieść o Drakuli, umieścił ją właśnie w Rumunii. Musiał sobie zdawać sprawę z tego, musiał mieć choć na tyle podstawową wiedzę etnograficzną, że zdawał sobie sprawę z tego, że właśnie na tym terenie, w tej krainie wiara w życie pośmiertne jest powszechna. Jest absolutnie powszechna. I to w sferze chrześcijańskiej i tej niechrześcijańskiej, tradycyjnej. Wszystkie wierzenia zostały, no chrześcijaństwo wchłonęło wiele z tradycyjnych wierzeń i nawet to chrześcijaństwo w Rumunii, wspominałem ostatnio o Janie Nowym z Trabzonu, nawet to ostatnio, to znaczy na spotkaniu, kto był, to słyszał w Cegielskim, nawet to chrześcijaństwo jest dość takie, no powiedzmy, naznaczone piętnem jakichś dziwnych, demoniczno-okultystycznych tradycji. Tenże Jan Nowy, który spoczywa w Suczawie, jest patronem Mołdawii, Bukowiny. Wystawiony jest w trumnie w taki sposób, że jego czaszka wystaje z trumny i wierni ustawiający się w kolejce długiej oczekują na moment, kiedy będą mogli ucałować jego czerep, prawda? Co ma oczywiście dać wszelką pomyślność. Czy Państwo chcieliby w szczególny sposób o czymś porozmawiać? Może jakieś pytania? Ja bardzo chętnie w dialog ten monolog przemienię. No to proszę bardzo. No to się proszę nie wstydzić. Ja się też wstydzę, ja muszę mówić, widzi Pan. To takie pytanie, tak. Czy poznał Pan szlaki turystyczne właśnie? W Rumunii nie ma szlaków turystycznych, niemniej jest mnóstwo, to znaczy nie ma w tym sensie jak u nas, nie ma wytyczonych, oznaczonych kolorami, prawda, tak jak znamy to z naszych wędrówek po górach. Niemniej po górach można chodzić w sposób absolutnie dowolny. Są ścieżki, trakty wydeptane przez turystów i to głównie turystów spoza Rumunii, bo sami Rumunii nie przepadają za chodzeniem po górach. I co najważniejsze, w Rumunii można w każdym dowolnym miejscu rozbić namiot, rozpalić ognisko i nikt nie zwróci nam uwagi, ponieważ choć Rumuni nie chodzą po górach, nie uprawiają turystyki w taki sposób jak my, to co sobotę wszyscy niemalże całymi rodzinami wyjeżdżają z miasta, rozstawiają gdzieś tam przy tych swoich daciach grille, nazywają to gratarem, prawda, i grillują od rana do wieczora. I to przy szosie, gdziekolwiek jest kawałek rzeczki, staw, polana, mnóstwo ludzi w ten sposób spędza czas i nikogo nie dziwi, że turysta na przykład gdziekolwiek rozpali sobie ognisko, nawet jeżeli to jest teren parku narodowego, ponieważ tych przestrzeni mają tak dużo, że nie muszą jej szanować w tak szczególny sposób, jak to jest na przykład w Polsce w górach. Także tutaj... Proszę Panie, to chciałabym, mówi Pan o tym kurcie Ceaușescu i generalnie o rzeczywistych różnicach, między tą bardzo bogatą częścią.
trudno w Rumunii właśnie pokazać tą bogatą część, bo to tak, to bogactwo nagle nam spada, nie wiadomo dlaczego i skąd, jest tutaj ktoś bogaty, a gdzie indziej znowu bieda, prawda? Tutaj właśnie chciałam się odnieść do tego punktu, na tych zdjęciach, które teraz na plakacie mamy właśnie tą płaskorzeźbę, to chciałam zapytać jakieś inne przejawy właśnie tego kultu, nawet w takich rozmowach albo... W Rumunii powszechne jest na przykład, mówiłem o tym życiu, o wierze w życie wieczne, pośmiertne, o tym, że ten byt umarły ciągle jest obecny. I tu nawiążę zaraz do Ceaușescu. W Rumunii powszechne jest, w XIX wieku powszechna była ekshumacja zwłok. Były wyznaczone nawet terminy, po ilu latach zaglądamy do grobu, jeżeli zmarłym jest osoba dorosła, jeżeli zmarłym jest dziecko, jeżeli zmarłym jest kobieta taka, zamężna czy panna. Sprawdzano, w jakim stanie są zwłoki i czy rzeczywiście zmarły spoczywa w pokoju. A było to na tyle powszechne, że w XIX wieku jeden z dostojników kościelnych w Mołdawii wydał specjalny dekret mówiący o tym, że jeżeli zwłoki były już trzykrotnie odkopywane, to nie należy ich po raz czwarty odkopywać, należy dać im spokój. Nie dalej jak rok temu, bardzo nie wiem, czy ktoś zauważył, w prasie polskiej pojawiła się niewielka informacja, w roku 2009, czy już w 10 nawet, 10, latem, to samo zrobiono z grobem Nikolaja Ceaușescu. W zasadzie nie wiadomo dlaczego, odkopano, zajrzano, Pod pozorem, czy aby tam na pewno leży Ceaușescu, ponieważ spadkobiercy nie byli pewni, czy mogą podjąć pewnych kwot w banku. To tak tłumaczono racjonalnie. Tymczasem w Rumunii są przekonani, Rumunii, z którymi rozmawiamy, że no zajrzeli, okej, zakopali, Ceaușescu może leżeć dalej. Także było to latem zeszłego roku. Także, no, informacje były w polskiej prasie, tam szumne, ekshumacja Ceaușescu. Tak naprawdę nie było żadnej ekshumacji. Zajrzeli, zakopali. I, czyli te przejawy są obecne do dzisiaj, prawda? Słucham. Jakieś może bliższe informacje na temat tego pałacu Ceaușescu? Byliście tam? Byliśmy. O, to już teraz nie chcę rzucać tutaj cyframi. Faktycznie jest to druga cywilna budowla na świecie, jeśli chodzi o kubaturę. Polska mniejszość na Bukowinie ma swojego przedstawiciela w parlamencie, znanego nam od lat Gerwazego Longera. No, to też barwna postać, ale no nie możemy, nie chciałbym tu mówić nic złego. No, taki typowy przedstawiciel polskiej mniejszości na Bukowinie, który jest parlamentarzystą i dzięki niemu mieliśmy okazję być w Bukareszcie również i na zewnątrz i dużo można by mówić o pałacu, który jest niczym innym jak przejawem właśnie manii wielkości, którą na końcu, pod koniec swoich rządów przejawiał Nikolaj Ceaușescu. Wykorzystał tragiczny zbieg okoliczności, jakie było wielkie trzęsienie ziemi, które nawiedziło Bukareszt w 1977 roku. Po tym trzęsieniu ziemi, gdzie zawaliło się naprawdę spora część Bukaresztu, legła w gruzach, ginęło mnóstwo ludzi, wymyślił koncepcję, że centrum Bukaresztu zmodernizuje zgodnie ze swoim no, mylnym pojęciem estetyki i piękna, czyli zbuduje gigantyczny pałac. Nie wiem, tutaj on gdzieś na zdjęciu ten pałac się pojawił. On jest jak gdyby ucięty. W zamyśle Ceaușescu, mimo że to jest i tak gigantyczna budowla, w zamyśle Ceaușescu było to, by on wyglądał na wzór Pałacu Kultury, czyli kolejne kondygnacje miały jeszcze tam wzrastać w formie niemalże piramidalnej. No, znajduje się tam parlament, znajdują się tam agendy rządowe, wykorzystane jest może w 30%. Są tam sale, w których może zasiąść kilka tysięcy ludzi na bankiecie. To trzeba utrzymać, ogrzać, no i racjonalna sprawa, Rafał może coś doda tutaj. Ale zaraz, jeszcze jedno zdanie tylko, bo żeby znowu wrócić do tego Ceaușescu i jego obecności. Wczorajsza, może przedwczorajsza Gazeta Wyborcza. W Bukareszcie co budują? Obok Pałacu Ceaușescu największą świątynię w Europie. W kraju, gdzie nie ma, ktoś czytał? Największą świątynię, prawosławną oczywiście, która będzie no, nieporównywalna z niczym. W kraju, który boryka się z wielkimi trudnościami,
Oczywiście w dużej części będzie finansowana ta budowa ze środków państwowych. To była taka wzmianka wyborczej, chyba w Rumunii jest o tym bardzo głośno, ale oczywiście populistyczni politycy wiedzą, jak grać na nastrojach ludzi, a Rumuni są no, bardzo no, wierzący, prawosławni wierzący, nie jest to zarzut, ale w dużej części społeczność wiejska no i tego typu chwytami bardzo łatwo pozyskać sobie głosy wyborcze. Czyli Czałczesku zbudował gigantyczny pałac, Besescu nieopodal będzie budował największą świątynię w Europie, podejrzewam, że większą niż Bazylika w Rzymie. Rafał, coś o pałacu ja ciebie. Weź ten mikrofon. Nie, powiem, tam z tyłu nie złaś. Tak? Wszyscy, którzy się wybiorą do Bukaresztu, to absolutnie uważam, że number one jest zaliczanie właśnie pałacu Czałczesku, chociażby dlatego, że jest to rzeczywiście drugi co do wielkości obiekt cywilny na świecie, jeśli chodzi o kubaturę. Warto wydać te sporo, bo aż 30 lei, czyli około 30 zł. Paru złotych, czy 30 zł w tej chwili, na to, ale można zwiedzić. Tam naprawdę nie ma tak do oglądania jakichś ciekawych, nie wiem, wyposażenia, ale samo wnętrze tego obiektu jest imponujące. Te niesamowite sale ze szklanymi sufitami, górne pomieszczenie nad parlamentem, z którego zresztą Czałczesku ewakuował się w ostatnich dniach śmigłowcem, czyli pomieszczenie, w którym może wylądować i wystartować śmigłowiec. Także naprawdę warto to obejść. Są dwa warianty zwiedzania, chyba jeden tańszy, drugi droższy. Ja polecam ten droższy mimo wszystko, bo w droższym można zejść, przepraszam, dzwonią już po mnie koledzy, co oznacza, że chyba już muszę uciekać. Można zejść jeszcze do podziemi i ciekawostką jeszcze jest jedna sprawa, że 2 czy 3 lata temu głośno było o odkryciu podziemnego tunelu, który prowadzi 2 kwartały dalej, w którym może się poruszać samochód wielkości tira. I to był tunel, który właśnie był taki tunel ucieczkowy zbudowany na zasadzie metra pod ziemią, który właśnie wychodzi z tych podziemi pałacu Czałczesku. Sam pałac Czałczesku to nie wszystko, bo tak jak Michał wcześniej powiedział, po trzęsieniu ziemi wyburzono tam chyba 3 albo 4 kwartały okolicznych dzielnic i samo otoczenie też jest, no, można powiedzieć, że no, mnie się to podoba, bo jest to specyficzny rodzaj architektury, ale na wprost pałacu wiodą przepiękne aleje z fontannami, zbudowane na wzór pól elizejski. Ale 10 metrów dłuższe. Tak, ale są 10 metrów dłuższe. Specjalnie są sztuczne rzeki przeprowadzone w 2 czy 3 miejscach, żeby pokazać, że jest to miejsce naprawdę warte uwagi. Polecam zwiedzanie tego miejsca, chociażby dlatego, że jest to na wyjątkowe kuriozum. Także jest tam co pooglądać. Warto tu parę złotych wydać. Ja się z Państwem pożegnam, bo już mnie koledzy wzywają, tak się spotkamy się może przy innej okazji. Albo nie. Albo nie. Dzięki. No to Rafał miał ładne pożegnanie na wyjazd do Mołdawii, tak? Chyba nie ma miejsca w samochodzie, także. Także wracając do Bukaresztu. Bukareszt, miasto, moim zdaniem mimo wszystko nie warte, no warto je odwiedzić, ale nie warte poświęcania mu więcej niż 1 góra 2 dni. Jeżeli już ktoś tam trafi, to wycieczka śladami Czałczesku, czyli pałac jak najbardziej, cmentarz Gęt, czyli grób Czałczesku, ewentualnie wspaniałe bukaresztańskie parki. Poza tym blokowisko. I dość no, miasto nieciekawe, chaotyczne, bardzo chaotyczne, bez wielkomiejskości, tak bym powiedział, bez drapaczy wielkich chmur, no tak, bez drapaczy i innych wieżowców. Ale to oczywiście może być też atut. Niemniej w przypadku Bukaresztu tak nie jest. Jest to jakiś gigantyczny chaos, który pozostał właśnie
po, jako spuścizna rządów Nicolae Ceaușescu, ta postać się tak często tu gdzieś pojawia. Zdecydowanie lepiej pojechać do Deltę Dunaju czy na Bukowinę, aby zobaczyć monastyry, aby w którymś z tych monastyrów postarać się nawet spędzić noc, korzystając z kuchni niezbyt może wykwintnej, ale w sumie smacznej, prowadzonej przez miejscowe zakonnice. Może do któregoś ze zdjęć są jakieś pytania? To ja mam takie pytanie, bo chciałem rozwiać trochę wątpliwości, które się pojawiają. Czy ludzie tak chodzą, tak? Tak, oni się nie... Oni... To znaczy, bo ja mam takie... Oni się nie przebierają do zdjęć. Ja mam na przykład takie doświadczenia z Bukowiny, że wysiadamy, o czym kiedyś opowiadaliśmy, wysiadamy z autobusu tak. I spotykamy dziewczynki w krakowskich strojach takich. Ale z Bukowiny tej... Z Nowego Słońca konkretnie. Aha. Tak, i na początku pierwszym momencie to oni tak tu chodzą, no nie, się okazało, że akurat była wycieczka wolna, jechały gdzieś na występy. Ale... Zespół Nowy Sołoniec pewnie, gdzie Sołoniczanka gdzieś tam się na występ wybierał. Ale te stroje, baranice i tak dalej nie mają nic wspólnego tutaj z Polakami. One są tak ubrani Rumuni, pasterze rumuńscy, to spotkać ich możemy, jeżeli w ogóle w okolicach Alba Iulia, Cluj, czyli raczej w Transylwanii. Transylwanii w Siedmiogrodzie. To jest strój, w którym się odziewają. Tak jest. To nie jest tak, jak bardzo często się widzi na pocztówkach, nawet tych huculskich, przedwojennych, które mam, że oni ubrali się do zdjęcia, taką cepelię troszeczkę robią. Nie ma tutaj takiego przypadku na tych zdjęciach. To są autentyczne zdjęcia ludzi, którzy albo wypasają owce, albo tak jak w tym przypadku wraca z kościoła. On nie założył tych butów specjalnie, żeby tych opinaczy, żebym zrobił zdjęcie mu. Po prostu w ten sposób wędrował sobie przez wieś, to było w Maramureș gdzieś na północy Rumunii. W ogóle jeśli chodzi o urokliwe krainy w Rumunii, to Maramureș bije wszystkie inne na głowę. Jadąc do Rumunii, co polecam, przez Węgry i Słowację, żeby dostać się na Bukowinę, musimy przejechać cały Maramureș. Jedziemy wzdłuż Cisy, po drodze możemy zatrzymać się na cmentarzu Sapinta. Jest mnóstwo miejsc, gdzie można się zatrzymać i przenocować. Niestety Rumunia, która jeszcze 10 lat temu była krajem dla Polaków tanim, w tej chwili nie jest już tak tania. Powiedziałbym, że jeśli nie jest, no może nie jest droższa od Polski, ale trzeba się spodziewać dokładnie cen 1 do 1, jeżeli się chce skorzystać z noclegu, czy zjeść coś w jakimś zajeździe. Ale nie musimy spać oczywiście w zajazdach, możemy spać u ludzi. Jeżeli przejeżdżamy przez wioskę, bardzo często widzimy napisy kasare, to jest noclegi po prostu. Wiadomość, że tutaj możemy zapukać i za nieduże pieniądze i na pewno w milszej atmosferze często niż w jakimś hotelu spędzić noc, bo bez palinki się nie obejdzie, a kuchnia, o której też tutaj dwa zdania warto powiedzieć, na pewno będzie przy pierwszym zetknięciu z rumuńskością, z Rumunią, czymś, co no, wzbudzi pewne zastanowienie. Zwłaszcza jeśli dostaniemy na początek ciorbę de burtę, która jest powszechna w całej Rumunii, czyli zupa z kołduna wołowego, tak, po polsku mówiąc flaczki, ale zrobione zupełnie w inny sposób, takiej jogurtowo-czosnkowej zalewie. Prawda? Białe one są, jest do tego z papryką ostrą. To brzmi tak właśnie dosyć niezachęcająco, ale naprawdę nie dość, że jest pożywne, no to nie smakuje osobiście. Jest chyba to jedną z lepszych potraw, jakie można i charakterystycznych, bo poza Rumunią, tak jak na przykład mici, czyli te słynne siekane, grillowane mięso, można zjeść w Grecji, w Turcji, w Jugosławii, w Bułgarii. Tak ciorba de burta to jest chyba no, jedynie rumuński pomysł na jedzenie i faktycznie dostępny jest absolutnie wszędzie. Może ja zapytam, jak to jest ze stosunkiem do... No bo my z Piotrem byliśmy właściwie w Rumunii, no właśnie na Bukowinie konkretnie przed... Ilu to już ma te? Cztery lata temu. I pamiętam, że zetknęliśmy się w pierwszym momencie z takim pytaniem Rumunów, kiedy oni się już dowiadywali, że jesteśmy Polakami. To starali się nas bardzo mocno przekonać, że jest różnica między Rumunem a Cyganem. No tak. Doskonale właśnie, że w Polsce to jest dość synonimiczne. Tak, tak. No i faktycznie tych Cyganów się spotykało, zwłaszcza tam właśnie w Jaszach, to już w ogóle... Suczany. W Jaszach też ich tam.
wieszach. No są, na przedmieściach miast, wszędzie są. Wszędzie, każde tak, miasto ma swoje enklawy cygańskie. Tylko byłem ciekaw właśnie, jak to funkcjonuje, czy to się w ogóle przenika. Rumuni mają straszny żal, właśnie mówiłem o tą historyczność swoją, a już nie chcę się tu rozwodzić, ale straszny żal właśnie, między innymi też do reszty Europy, że postrzegani są jako Cyganie. A na każdym kroku, oczywiście nic nie mam do Cyganów, ale oni, czyli Rumuni, ci, nie nacjonaliści, ale ludzie narodowości rumuńskiej, no po sposób bardzo kategoryczny oddzielają swoją nację od Cyganów. Mało tego, no, dowodem tego może być fakt, że przed wielu laty, kiedy była dyskusja, czy Cygan jest Cyganem, czy Romem, prawda, bo poprawność jakaś tutaj polityczna, czy jakakolwiek inna nakazywała nazywanie Cyganów Romami, Rumuni na forum ONZ protestowali przeciwko temu, że to tym bardziej utrwali negatywny obraz Rumunii, Romania, prawda, kraj Romów, czyli Cyganów, oczywiście to nie ma, obie nacje nie mają ze sobą nic wspólnego. Cyganie no, są w Rumunii wyjątkową grupą społeczną, około 10% Cyganów zamieszkuje Rumunię. O dziwo, nie jest to największy odsetek w Europie, bo więcej, jeśli chodzi o odsetek, na Słowacji mieszka. Niemniej przy 20-kilkomilionowym narodzie robi to grupę no, już ponad 2-milionowej społeczności, która z definicji żyje z dnia na dzień. No, jako ludzie pochodzący gdzieś tam z dalekiego wschodu, z terenów Indii, zakorzenione mają w głowach myślenie typu kastowego. Oni są w zasadzie poza jakąkolwiek kastą na samym dnie drabiny społecznej i im to odpowiada. Mamy znajomych Cyganów w Dragomirnie, odwiedzamy rodzinę cygańską. Rafał może tutaj nie ma go, już by zaświadczył, no, która żyje od 12 lat w sposób całkowicie niezmienny. Mieszkają w pomieszczeniu no, bez żadnego dostępu do prądu, wody, śpią w no, barłogu, można tak powiedzieć. I to jest są jeszcze o tyle, że są prowadzą osiadły tryb życia. No muszę to powiedzieć, śpią w jednym łóżku, mimo że kobiety i mężczyźni w tej rodzinie to jest ponad 10 osób. Także ja podejrzewam, że trudno określić czasami, kto jest ojcem dziecka nawet. To, że wychowują wspólnie dzieci, to być może jest wynikiem tego takiego właśnie, a nie innego kompromisowego podejścia do sprawy. Potrzeby fizjologiczne załatwiane w sieni po prostu zimą, bo na zewnątrz, latem można wyjść na zewnątrz, a tak wiązka siana, wieczorem wyrzucona, odór w domu nieprawdopodobny. Jedzą to, co uda się gdzieś tam na polu podebrać, jakieś ziemniaki, drobne dynie, o, drobne jabłka gdzieś tam na rowach nazrywane. I praktycznie żyją z dnia na dzień, w przeciwieństwie do Rumunów, nie narzekają na swój los. I to jest niesamowite. Przy Cyganów nie ma samobójstw, nie ma pretensji do tego, że ma być inaczej. A oni akurat tak jest. Tak żyją. I chyba nikt tego nie zmieni. Wysiłek edukacyjny olbrzymi Węgrzy ponieśli, żeby... Ale nie wiem, na ile to się udało. W Rumunii nie stać na to, żeby 2 miliony ludzi zresocjalizować i to będzie duży, duży problem. Rumuni cieszyli się z przyjęcia do Unii Europejskiej również dlatego, że problem cygański, jak uważali, rozwiąże się sam, że Cyganie wsiądą na wozy i wyjadą. I poniekąd tak się stało. Może nie na wozy, a wsiedli do samolotów i polecieli do Francji Włoch, gdzie od razu zapomniano o poprawności politycznej, o tym, że we Francji hasło rewolucyjne wolność, równość, braterstwo obowiązuje wszystkie nacje. Okazało się, że Cyganów nie i z powrotem do Rumunii ich wysyłali. To i tak byłoby pół biedy, żeby ten problem się tak cygański rozwiązał, bo pamiętam, jak były przed kilku laty, może 10 wybory prezydenckie, w których startował poeta rumuński, ale skrajny nacjonalista Vadim Tudor, to wręcz mówiła, to był czas wojny w Jugosławii i to była całkiem poważna historia, bo Rumunia pomagała Serbom, bojąc się konsekwencji, nawet były próbne zaciemnienia w Suczawie, alarmy przeciwlotnicze. A Tudor mówił, że krótko rozwiąże problem cygański, tak miał pewnie przykład z Kosowa, że spędzi Cyganów na stadiony, a Rumunom rozda kałasznikowy i będzie po problemie, prawda? To było dramatyczne, bo to mówił kandydat na prezydenta, który dostał się do drugiej tury wyborów, czyli zdobył olbrzymi posług tymi swoimi nacjonalistycznymi, antycygańskimi
hasłami. Rumuni lubią się popisywać swoją antycygańskością. Jeżeli gdzieś będziemy w sklepie, zobaczą, że jest ktoś z zagranicy i będzie gdzieś w pobliżu cygan, to pokażą nam z reguły, jak potrafią go potraktować. Wyrzucić ze sklepu na przykład. Uważają, że robią w tym coś dobrego, prawda? No niestety cyganie są w Rumunii, są na Słowacji, tak jak mówią moi znajomi, są również w Polsce i jest to dla nich przykre, na pewno jest to dla nich przykre, tym bardziej, że oni, starzy Dakowie, prowincja rzymska, naród romański, ludzie, którzy w szkole uczą się od praktycznie pierwszej klasy języka francuskiego jako tego dodatkowego, nigdy nie uczyli się rosyjskiego, nawet za tego wspominanego wielokrotnie w czeczesku. No, postrzegani są właśnie jako ci barbarzyńcy. Uważają się za naród, który o bardzo długiej i bogatej historii i tradycji. Ja zadam tu jeszcze swoje pytania, już, że tak powiem, się zamknę. Pierwsze pytanie to jest moje takie, czy poradzono sobie z problemem bezdomnych psów w miastach, bo ja wiem... Nie. Tragedia. Nie poradzono sobie, nie. Nie, to znaczy podejrzewam, że próbowano, a może po cichu jest to załatwiany temat i wstydliwie, czyli te psy są wyłapywane i po prostu zabijane, ale ponieważ społeczność międzynarodowa zauważyła ten problem w Rumunii i nagle okazało się, że psy w Bukareszcie są sterylizowane w lepszych warunkach niż te, o których mówiłem, które istnieją w szpitalu dla ludzi, prawda? Bo tam się zaangażowała i Brigitte Bardot i parę innych znanych postaci, które nagle zauważyły tą biedę rumuńskich psów. To było irracjonalne, nie widzieli biedy rumuńskich, właśnie na przykład dzieci cygańskich, przejęła się losem psów. Irracjonalne w tej rzeczywistości, bo w każdej innej byłoby to zrozumiałe. Ja na przykład właśnie nas nigdy nie spotkało nic, że tak powiem, złego ze strony psów, ale inni, jacyś tam moi znajomi czy przyjaciele, którzy jeździli po Rumunii, no to przekleństwo to mieli jest. Doświadczenie tak. Jakiegoś ataku, watachy. Czy... Tak, bo to są psy, które poruszają się po kilkanaście, watacha normalnie, no, na wpół zdziczałe, one muszą, żeby żyć, znaleźć sobie, zdobyć pożywienie. Ale to nie jest problem wsi, to jest problem miast. Miast. To jest problem miast, zwłaszcza wieczorem. Ale to jest rozwiązywane tak jak w Mołdawii, znowu w Kiszyniowie problem jest bardzo podobny i tam spotykaliśmy ludzi, którzy chodzili z pistoletami hukowymi po prostu ze sobą cały czas, po to, żeby wejść czegoś psy. Studenci na przykład kupują, bo psy, na przykład w Kiszyniowie psy się w okolicach akademika gnieżdżą, więc studenci kupują pistolety. No czyli to jest problem ogólno romański, bo Mołdawia, załóżmy część Wielkiej Romanii, Romania Mare, to jest to problem. Tak, tak. To idąc, znaczy, no nie, żadnej analogii, ale... Znaczy, ja powiem, nie zaatakowały mnie psy, ale jest to wyjątkowo nieprzyjemne, bo potrafią iść tak w ślad za człowiekiem wiele czasu. To jest, w swojej książce tam wspomina pan trochę i opisuje to życie tego bukaresztańskiego cmentarza w nocy. Te bezdomne dzieci tam żyjące i tak dalej, czy to jakby z tym problemem sobie poradzono, czy to jest dalej obraz... Powiedzmy sobie, że książka była zbeletryzowaną wizją tak. Rumunii i Bukareszty. No ale o tym również, o tych dzikich dzieciach się rumuńskich się również... Tak, o dzieciach, które... To było mnóstwo właśnie na ten temat i artykułów również w polskiej prasie. I jak to wygląda realnie? Dzisiaj jak to wygląda? Tak, powiem szczerze, że problem Bukaresztu jest mi od kilku lat obcy, bo tak jak byłem w Bukareszcie nawet rok temu, ale jakoś tak nie miałem okazji przyjrzeć się. Wydaje mi się, że na pewno jest troszkę lepiej. No, Bukareszt jako stolica jednak pewne rzeczy musiał rozwiązać. Stolica jakby nie było państwa w Unii Europejskiej, w którym odbywają się i spotkania, i konferencje, i przyjeżdżają rozmaici biznesmeni. Rozwiązał kilka problemów, między innymi ten dotyczący bezdomnych dzieci. Nie ma już tej historii o traumatycznych domach dziecka, prawda, gdzie w jednym łóżeczku troje, czworo czy pięcioro dzieci niedożywionych oczekuje na jakąś tam, nie wiem, łaskę, adopcję czy cokolwiek innego w nieogrzewanych pomieszczeniach. To się wszystko, to trzeba przyznać, zmieniło na korzyść. O ile kilka lat po śmierci Czałczesku takie obrazki były na porządku dziennym, o tyle dzisiaj ta pomoc socjalna jakoś dociera w Rumunii, nawet do tych cyganów, których odwiedzamy w Dragomirnie. W minimalnym stopniu, ale dociera.
Niemniej ta sfera socjalna została w wyniku tego kryzysu, o którym wspomniałem, no bardzo ograniczona. Rumuni tej zimy, ferie zimowe mieli dłuższe niż zazwyczaj, ponieważ państwo w ramach oszczędności zafundowało nauczycielom, ale również wszystkim pracownikom sfery budżetowej dłuższe ferie niepłatne. Przymusowe, tak, możemy się śmiać, ale moi znajomi w Rumunii rozpacz. 2 tygodnie dłuższe ferie, niepłatny urlop, tylko po to, żeby zaoszczędzić na ogrzewaniu pomieszczeń szkolnych i na pensjach dla nauczycieli. To było w tej ferie zimowej ostatnio. Robi się, robi się rzeczywiście dużo i Rumunia strasznie dużo skorzystała na wszelkich funduszach pomocowych z Unii Europejskiej i nie tylko. O ile Ceaușescu izolował kraj na zewnątrz, o tyle w ostatnich 10 latach Rumunii rzeczywiście otworzyli się maksymalnie, czego dowodem jest też to, że tylu Polaków tam jeździ. Rzeczywiście Rumunia jest krajem otwartym nie tylko dla turystów, ale również umie korzystać z pomocy, no korzysta z tej pomocy, nie wiem czy na ile umie, ale korzysta z tej pomocy i to jest już dzisiaj niemożliwe, żeby takie obrazki miały miejsce. Niemniej los takiej Mireli, Mireli Moldovan, o której wspominaliśmy tutaj na pleszy, byłby w zasadzie przesądzony. Ona jako małe dziecko niewidome, no byłaby tam no, skazana na wegetację w jednym pokoju, no w jednej izbie kuchennej można powiedzieć, bo to jest piec i tam zapiecek i wszystko razem, gorące woda, wrzątek dookoła, gotowanie, świniobicie, nie wiem co jeszcze i to dziecko no nie miałoby żadnych perspektyw, prawda? Czyli domy dziecka na pewno tak, ale los dzieci w rodzinach, biednych rodzinach, no nadal ma wiele do życzenia. Tak się złożyło, że Mirela, tak jak mówiłem, jest w Laskach pod Warszawą. Stać rodziny na to, żeby ją odwiedzała, ona też na wakacje tam jeździ. No stać dzięki temu, że tutaj kolega Biernacki nam się bardzo zaangażował i pozyskuje sponsorów na to, żeby no, pomagać tej dziewczynce, która, no mówię, już tutaj kilka lat się uczy i rzeczywiście mówi po polsku lepiej niż jej babcia, czy mama i tata, że wiadomo, w Pleszy no, mówią pewną gwarą. Jak Mirela przyjeżdża, mówi tak jak my dosłownie, tak, nie mam żadnego problemu. Ja mam jeszcze pytanie tutaj odnośnie zdjęcia tej monumentalnej drogi przez góry budowanej przez Ceaușescu. O, tak, tak. I drugie pytanie jeszcze, czy nad morze dotarliście do Konstancji, w tamtych terenach, tak. Zdjęciach tu nie było nic. Gdzieś tam były jakieś muszelki, widziałem nad morze, ale do Konstancy byłem, tak. Konstanca, miasto już takie na styku kultur. To więcej tutaj, no Rafał tam jeździ latem, ja jeździłem wielokrotnie, byłem nad morzem, ale to było poza sezonem. W sezonie Mamaja na przykład, to jest praktycznie w tej chwili, Mamaja jest mierzeją w ogóle, woda z lewej, woda z prawej i kasyno przy kasynie, dyskoteka przy dyskotece, hałas przeogromny. Także latem ktoś, kto lubi się bawić, ale naprawdę na ostro, no to w Mamaji ma chyba nie wiem, kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset przybytków, które mu na to pozwolą. Poza sezonem absolutny spokój, cisza i można w Konstancji zimą bardzo... Też dużo cyganów jest niestety, ale no to już taka przypadłość dużych miast. W Konstancji można bardzo miło spędzić czas, korzystając z kuchni czarnomorskiej na przykład. Także sympatyczne miasto, już na styku kultur dużo tureckiego żywiołu się pojawia. Są w Konstancji już minarety, są tureckie restauracje. Z Konstancji do Istanbulu, no to nie wiem, 5-6 godzin jazdy, to jest tam bardzo blisko, prawda? Do Istanbulu, a przecież Turcja nie zaczyna się w Istanbule. I odnośnie tej drogi jeszcze? Transfagarackiej trasy, tak? No, jeśli chodzi o atrakcję turystyczną Rumunii, to trasa transfagaracka przechodząca przez Karpaty Fagarackie na południu Rumunii, praktycznie przecinająca Karpaty w pobliżu najwyższego szczytu Rumunii, Moldovana, wybudowana przez Ceaușescu ze względów strategicznych, no być może jedna z największych atrakcji turystycznych Rumunii. Przejazd to
tą trasą pod warunkiem, że nie ma mgły, bo jest możliwe tylko w miesiącach od początku czerwca do końca września. Czyli 4 miesiące w roku można przejechać góry pagaraskie z północy na południe lub odwrotnie. No i dojeżdża się, no rzeczywiście, no wrażenia niezapomniane, no tyle, że, no co tu dużo powiedzieć, no atrakcją jest sam przejazd. Nie ma tam poza górami i przepięknymi widokami, gdzie momentami chmury ma się zdecydowanie poniżej, wygląda to jakby się, nie wiem, widok samolotu, chmury poniżej drogi. Można podziwiać tylko, znowu podziwiać, albo zastanowić się nad sensem tej budowy, prawda? No to sens tej budowy był tak naprawdę niewielki. Poza tym, że jest to dzisiaj przepiękna, dobrze utrzymana, nie dziurawa droga prowadząca, przecinająca Karpaty. Zbudowana, mówię, przez Czałczesku siłami żołnierzy, więźniów, olbrzymim wysiłkiem, olbrzymim kosztem. No mówię, dzisiaj atrakcja turystyczna bez żadnego znaczenia, tym bardziej, że droga funkcjonuje 4 miesiące w roku, a u góry, na samym szczycie, kiedy dojeżdżamy do tunelu, bo droga zwieńczona jest tunelem, również pomieszczenia, które Czałczesku wybudował dla siebie, przewidując na przykład, że stamtąd będzie dowodził, miał taką wizję, jakąś, nie wiem, akcją militarną, czy w razie zagrożenia wojennego tam się schroni i będzie ze szczytów Karpat, prawda, dowodził armią rumuńską, która też ma wiele do życzenia, jeśli chodzi o wyposażenie i tak dalej, i tak dalej. Było już mówione o cenach, że one są zbliżone do Polski i że tak, należy wystrzegać się tych psów i że nie są, to może najprzyjemniej się ze spotkać. A jakby taki przeciętny student, który z Wschodniego chciał pojechać do Rumunii, skąd jest ona garść porad? Do Przemyśla, z Przemyśla autobus do Suczawy jeździ bodajże 2 albo 3 razy w tygodniu za nieduże pieniądze przez Ukrainę. Trzeba mieć paszport niestety, bo wiadomo, Ukraina, bo gdybyśmy jechali przez Słowację i Węgry, paszportu nie musimy mieć. No nie musimy mieć. Czyli, ja wiem, 9-12 godzin jazdy z Przemyśla do Suczawy. Naprawdę za nieduże pieniądze. W Suczawie dostać się w bardzo prosty sposób do Sołońca, do Pojany Mikuli. No i wynająć za grosze w polskiej wiosce pokój, no i stamtąd zacząć zwiedzanie. Zobaczyć, na czym polega rumuńska rzeczywistość, to nam zajmie 2-3 dni i ruszyć w stronę bukowińskich monastyrów i mówię, można spać nawet w tych monastyrach, a przy każdym z monastyrów są gospodarstwa, które oferują za nieduże pieniądze, to znaczy, nie wiem, 10 zł, 15 zł nocleg, prawda? I za tyle samo mniej więcej wyżywienie. Także to jest, ja też pytałem o to połączenie kolejowe, ale jest również opcja taka i to może jest również rozsądna, żeby znaleźć kogoś z samochodem, złożyć się na paliwo i to jest, mówię, 20 godzin jazdy i dojechać po prostu samochodem. W 3-4 osoby to się już kalkuluje. Nie, to są mity, naprawdę. Rumunia jest krajem bezpiecznym. Mówimy tu o tych psach i tak dalej, to są jakieś tutaj, ale jest naprawdę krajem bezpiecznym. Wiadomo, oczy dookoła głowy trzeba mieć wszędzie, nawet w Poznaniu, wychodząc tam, nikt nie zagwarantuje nam, czy nie wybili szyby w samochodzie. W Rumunii raczej nie zdarzają się tego typu rzeczy. To jest kraj policyjny, przez lata był krajem policyjnym i mają pewien respekt też wobec obcych, no już teraz mniej, ale tak, no mieli coś takiego w sobie, że każdy, kto przyjeżdżał z zagranicy, rzeczywiście traktowany był jak gość i jeżeli nawet mieli niesnaski wobec siebie nawzajem, to starali się nie wciągać do nich nas czy tam turystów, kogoś, kogo postrzegają jako swoich gości. Także na pewno nie ma mowy tu o jakichś notorycznych kradzieżach, pobiciach, absolutnie nie. Na północy w Maramuresz, na południowej Huculszczyźnie, czyli właśnie w Maramuresz, porozmawiamy po rosyjsku.
okolicach, na Bukowinie, znaczy generalnie wzdłuż granicy z Ukrainą, prawda? No to mówią po ukraińsku, czyli po rosyjsku też można się od biedy porozumieć. Na Bukowinie, co brzmi bardzo dziwnie, bo to mówię, jedziemy 20 godzin i możemy się dogadać po polsku, czasami całkiem sprawnie, już pomijam nawet polskie wioski, ale z reguły jest tak, że ci Polacy chodzą do szkół, gdzieś tam mają rumuńskich kolegów, ci koledzy coś tam od tych Polaków, podstawowe zdania, nie mówię, że będą mówić płynnie, ale można zapytać o coś po polsku i uzyskać całkiem sensowną odpowiedź. Oczywiście nie jest to reguła, ale to się zdarza, zwłaszcza w okolicach Góra Chmurli, troszeczkę w Suczawie, choć Suczawa już jest dużym miastem, ale policjant, taksówkarz, jeżeli nie będzie umiał po polsku, to pokaże kogoś, kto mówi po polsku. Małe busy, praktycznie upadła komunikacja na dłuższe trasy, oczywiście kolej, która ma całkiem dobre składy, jeśli chodzi o wagony w tej chwili, ale tragiczną infrastrukturę, jeśli chodzi o tory. I nawet jeżeli ten pociąg wygląda, mówię, o jaki nowoczesny pociąg, to on jedzie tak 20 na godzinę, prawda, czy 30, bo tory są w stanie opłakanym. Nie wiem, czy to są dwie odrębne spółki, coś właśnie gdzieś słyszałem, że zainwestowali w tabor, ale nie zainwestowali w infrastrukturę, jeśli chodzi o tory. Także. W tej chwili strasznie dużo pieniędzy, podejrzewam, że nie mniej jak w Polsce, inwestują w drogi ze względu na to, że fundusze unijne się otworzyły przed nimi bardzo szeroko. No i Rumunia korzysta na tym, że stara się z turystyki żyć przede wszystkim. Zwolnienia z podatków, gdzie kto motel wybuduje, restauracje, i to korzystają z tego. Drogi zmieniają się. No na pewno zjeżdżając z drogi głównej, na przykład jedziemy z Sibiu, nie wiem, do Cluj, piękna droga. Zjedziemy na, nie wiem, 5 km bok, no mamy tragedię zupełną, ale jeśli chodzi o duże ośrodki miejskie, to nie jest źle w tej chwili. Nie ma problemu, tylko zwyczajowo żadnego problemu. Zatrzymują się o wiele chętniej jak u nas, tylko zwyczajowo płaci się. Zwyczajowo się płaci. Jeździłem stopem i no, wypada zapłacić, bo kierowca zatrzymując się, ponieważ tam bardzo dużo ludzi, to jest podstawowy środek przemieszczania się, że zatrzymują kogoś na szosie. Nie jechał bus. Kierowca może nie powie, ale będzie zdziwiony, jak nie dostanie chociaż, nie wiem, 5-10, równowartości 5-10 zł, prawda? Drobne kwoty, ale się płaci. Kierowca zatrzymuje się na pewno z przeświadczeniem, że o, zarobi sobie na paliwo trochę. Jesteśmy przy takich sprawach przyziemnych, pan tylko dostał trochę tego tematu, bo tej całej metafizyki rumuńskiej, nie wiem, gdyby można jeszcze coś do tego wrócić, tych wierzeń, tej całej otoczki. I wierzę w to całe życie. No to bo książki by można ten napisać. Ja się nie czuję na kompetentny ani na siłę, ale rzeczywiście jest to. Chociaż jakieś kilka może, czy pojedynczych tam. Z historii czy smaczków takich, żeby jakby rzucić obraz tego. Jak silne to jest społeczeństwo. No to już przykład z tą ekshumacją Czałczesku o tym świadczył, prawda? Nie ma wsi, żeby nie było tak jak na Huculszczyźnie są molfarzy, przepowiadaczy, żeby nie ma mowy o tym, żeby jeżeli ktoś zachoruje, oprócz tego, że idzie się do lekarza, o ile się w ogóle idzie, nie poszło się, mówiąc w Polsce, mówi się do mądrej, prawda, czy do mądrego, żeby nie korzystać z porad, no. Dokładnie tak i oprzeć całą medycynę o dostępne w okolicy zioła, prawda? Tak jest na wsiach, ale to jest wynika z tego, że ludzi nie stać na to nawet, żeby pojechać do miasta, co dopiero iść do lekarza, zapłacić lekarzowi. To wynika to, może źle powiedziałem, bo ta tradycja, tak jak tu już pan wspomniał, jest przeogromna i ona funkcjonuje od setek lat. Społeczności pasterskie mają co do siebie, że umieją w wyjątkowy sposób korzystać z tego, co widzą w otaczającym je świecie. Widzi, co spożywa owca, kiedy jest wzdęta, co spożywa, kiedy i tak dalej, i tak dalej. I to przekładane jest później plus jakiś magiczny do tego
nie wiem, dodatek na praktyczną stronę życia. Nie chciałbym się tu wypowiadać, żeby w jakieś miazmaty nie popaść, ale to także nie dam się sprowokować co do tego typu wywodów. Niemniej naprawdę jest to sfera życia no, przebogata w Rumunii. Przebogata. Ja dziękuję, jeżeli nie ma pytań.